uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Otwórzmy Słowo Boże w 4 rozdziale Księgi Daniela. Rozdział Księgi Daniela. Ja, Nebukadnezar, żyłem spokojnie w moim domu i szczęśliwie w moim pałacu. Miałem sen, który mnie przestraszył, a myśli, które miałem na moim łożu, i to, co mi się przywidziało, zaniepokoiło mnie. Wyszedł ode mnie rozkaz, aby przyprowadzono przede mnie wszystkich mędrców babilońskich, aby mi podali wykład snu. I przyszli wróżbici, czarownicy, chaldejczycy, astrologowie i opowiedziałem im sen, lecz nie podali mi jego wykładu. W końcu przyszedł do mnie Daniel, który ma na imię Baltazar, według imienia mojego Boga, w którym jest Duch Świętych Bogów. Jemu powiedziałem sen. Baltazarze, przełożony wróżbitów, wiem, że Duch Świętych Bogów jest w tobie i że żadna tajemnica nie jest dla ciebie trudna. Posłuchaj mojego widzenia sennego, które miałem, i podaj mi jego wykład. A oto, co widziałem na moim łożu. Widziałem, a oto w środku ziemi było drzewo, a jego wysokość była duża. Drzewo to rosło, było potężne, jego wysokość sięgała nieba, a było widoczne aż po krańce całej ziemi. Liść jego był piękny, owoc jego obfity i był na nim pokarm dla wszystkich. Zwierzęta polne szukały pod nim cienia, a w jego gałęziach gnieździło się ptactwo niebieskie i żywiło się z niego wszelkie ciało. A oto, co jeszcze oglądałem w widzeniach na swoim łożu. Oto anioł święty zstępował z niebios. Wołał donośnym głosem i tak rzekł: zetnijcie to drzewo. Obetnijcie jego gałęzie, zerwijcie jego liść i rozrzućcie jego owoc. Niech się rozbiegną spod niego zwierzęta i ptactwo z jego gałęzi. Lecz jego pień korzenny pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej, na niwie zielonej
Niech rosa niebieska go zrasza i niech ma udział ze zwierzętami polnymi w ziołach ziemi. Jego ludzkie serce niech się odmieni i niech mu będzie dane serce zwierzęce. I niech przejdzie nad nim 7 wieków. Na rozstrzygnięciu stróżów opiera się ten wyrok, a sprawa jest postanowiona przez świętych, a to w tym celu, aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim, daje je komu chce, może nad nim ustanowić najuniżeńszego z ludzi. Oto sen, który widziałem ja, król Nebukadnezar, a ty, Baltazarze, wyłóż mi go. Gdyż żaden z mędrców mojego królestwa nie mógł mi oznajmić jego wykładu. Ale ty możesz, gdyż Duch Świętych Bogów jest w tobie. Wtedy Daniel, zwany Baltazarem, przez krótki czas był osłupiały i przerażony w swoich myślach. Król zaś odezwał się i rzekł: Baltazarze, sen i wykład niech cię nie trwożą. Baltazar odpowiedział i rzekł: Panie mój, ten sen dotyczy twoich nieprzyjaciół, a jego wykład twoich przeciwników. Drzewo, które widziałeś, które rosło i było potężne, którego wysokość sięgała nieba, a było widoczne na całej ziemi, którego liście były piękne, a owoc obfity i które miało pokarm dla wszystkich, pod którym mieszkały zwierzęta polne, a w jego gałęziach gnieździły się ptaki niebieskie, to jesteś ty, królu. Rosłeś, stałeś się potężny, twoja wielkość urosła i sięga nieba. Twoja władza rozciąga się aż po krańce ziemi. A to, że król widział anioła świętego, zstępującego z nieba i mówiącego: zetnijcie to drzewo i zniszczcie je, lecz jego pień korzenny pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej, na niwie zielonej, aby rosa niebieska go zraszała, i by miał udział ze zwierzętami polnymi, aż przejdzie nad nim 7 wieków. Taki jest wykład królu i takie jest rozstrzygnięcie Najwyższego, który o królu, moim panu. Wypędzą cię spośród ludzi. Mieszkać będziesz ze zwierzętami polnymi i jak bydło trawą karmić cię będą. Będzie cię zraszać rosa niebieska, 7 wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje je temu, komu chce. A to, że polecono pozostawić pień korzenny drzewa, znaczy, królestwo twoje będzie ci zachowane, gdy poznasz, że władza należy do niebios. Dlatego, królu, niech ci się spodoba moja rada. Zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi. Może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. To wszystko wydarzyło się Nebukadnezarowi. Gdy bowiem król Nebukadnezar po upływie 12 miesięcy przechadzał się po pałacu królewskim w Babilonie, odezwał się król i rzekł: czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Gdy słowo to było jeszcze na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba: oznajmia ci się, królu Nebukadnezarze, że władza królewska zostaje ci odjęta, będziesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, trawą jak bydło będą cię karmić i 7 wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że je daje temu, komu chce. W tej chwili spełniło się słowo na Nebukadnesarze. Wypędzony został spośród ludzi i jadał trawę jak bydło, a rosa niebieska zraszała jego ciało, aż jego włosy urosły jak u orłów, pierze,
a jego paznokcie jak u ptaków pazury. A po upływie dni ja, Nebukadnezar, podniosłem oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu: co czynisz? W tym właśnie czasie powrócił mi rozum i dostojność, powróciła mi moja okazałość na chwałę mojego królestwa. Moi doradcy i moi dostojnicy szukali mnie i znowu przywrócono mnie do godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę. Teraz ja, Nebukadnezar, chwalę, wywyższam i wysławiam króla niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą i jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Mamy rozdział, który opisuje Nebukadnezara. Nebukadnezar jest znany z kart Biblii jako ten, który był odpowiedzialny za zagładę Izraela, uprowadzenie Izraela do Babilonu i sprawca wielu nieszczęść dla ludu Bożego. Niektórzy ludzie mnie czasami pytają, czy gdyby Hitler albo Stalin pod koniec życia się nawrócił, to czy łaska Boża jest tak duża, że Bóg by im przebaczył i poszliby do nieba? Oczywiście odpowiedź na to, czy oni się nawrócili, czy nie, jest raczej negatywna. Nie mamy dowodów na to, żeby jeden lub drugi się nawrócił. Natomiast jeśli weźmiemy zapisy zarówno tego, co Biblia mówi o Nebukadnezarze, jak i porównamy to z zapisem historii powszechnej, to jeśli byśmy stawiali taki ranking, próbowali oceniać ludobójców, to Hitler i Stalin byli mniej zepsutymi mordercami niż Nebukadnezar. I to po prostu tylko tyle, że oni byli z XX wieku i to nas wyjątkowo obrzydza, bo mamy dokładniej opisane ich zbrodnie. Ale jeżeli się weźmie zapis historyczny, co Nebukadnezar wykonał jako po prostu człowiek dochodzący do władzy i rządzący ziemią, to było to okrucieństwo, które daleko dalej szło niż te wszystkie złe rzeczy, które znamy z historii na temat wszystkich dwudziestowiecznych różnych, czy to dyktatorów, czy innych morderców. A Biblia mówi, że Nebukadnezar się nawrócił i jest w niebie. Łaska Boża jest taka, że nie bierze pod uwagę uczynków człowieka, lecz bierze pod uwagę ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Nebukadnezar, tak jak my, był poganinem, nie należał do żydostwa. Możemy się z niego uczyć, bo on nie znał zakonu, tak jak i my byliśmy obcy przymierzom, jako poganie, byliśmy grzesznikami z pogan. I Nebukadnezar jest właśnie dla nas przykładem, że jeśli się uwierzy Bogu, to jest się raz na zawsze usprawiedliwionym. Kolejnym takim punktem, który tutaj nam to trochę ilustruje, to jest Łukasza 10 rozdział. Tam mamy pokazanego Pana Jezusa jako... Nie, 10, tylko chyba 10. Tak, 10 od 29 wersetu.
Ewangelia Łukasza. Pan Jezus jest tam przedstawiony jako Samarytanin pewien. 33 werset mówi: pewien Samarytanin. Historia opowiada o człowieku takim jak każdy z nas, kto uległ grzechowi i został przez diabła pozostawiony na pół umarły i nie był w stanie takiemu grzesznikowi pomóc ani lewita, ani kapłan. Nie był w stanie pomóc zakon. Nie mógł pomóc nikt z religii. Nie mogła pomóc żadna inna taka ludzka zapobiegliwość, a jedynie Pan Jezus. Pan Jezus jest tu przedstawiony jako Samarytanin, odrzucony przez świat. I rolą pobitego było po prostu leżeć i oczekiwać na pomoc Pana Jezusa. I tutaj widzimy, że Pan Jezus kończy tą historię: idź i ty czyń podobnie. Czyli jeśli chcesz być zbawiony, pozwól dobremu Samarytaninowi sobie pomóc. Czyli skorzystaj z doskonałej ofiary Pana Jezusa. Człowiek nie jest w stanie nic dobrego uczynić, żeby się zbawić. Dlatego, że najlepsze nasze uczynki nie są w stanie zmazać ani jednego grzechu. Na grzech jest jeden, jedyny środek, doskonała krew doskonałego Baranka Bożego, Pana Jezusa Chrystusa. Tylko krew Jezusa oczyszcza nas od grzechu i robi to tak doskonale, że nie mamy już żadnej świadomości grzechu, gdy raz zostaliśmy oczyszczeni, jak mówi list do Hebrajczyków. Jeszcze mamy przykład innego poganina, czyli nie Żyda, z pierwszej Mojżeszowej, 6 rozdział. I tutaj widzimy w 6 rozdziale, 6 werset, że Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i wszystkie jego myśli oraz dążenia jego serca są cały czas ustawicznie złe. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w swoim sercu. I postanowił, że zgładzi człowieka, którego stworzył z powierzchni ziemi. I widzimy, że wyrok Boży został wydany. Tak jak jest Ezechiela 18 rozdział, każda dusza, która grzeszy, umrze. Zarówno dusza ojca, jak i syna jest moja. I każdy, kto grzeszy, umrze. I tutaj też jest powiedziane, że każdy człowiek był przeznaczony na zagładę. I gdyby nie znalazł się taki wyjątek, jak 8 werset mówi, że Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Łaska jest niezasłużoną życzliwością. Czyli Noe wcale na nią nie zasłużył. Dopiero po tym, gdy się nawrócił Noe, 8 werset mówi, znalazł łaskę w oczach Pana, to mamy podobnie jak w Efezjan, że łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków. I dopiero wtedy jest podłoże, z którego może cokolwiek wyrosnąć. Tak jak właśnie widzieliśmy u Nebukadnezara, że on zaczął chwalić i wywyższać i wysławiać, 34 werset, Króla Niebios. Widzimy, że Nebukadnezar zaczął przynosić owoce sprawiedliwości, owoc warg wyznających Boże imię, tak jak mówi list do Hebrajczyków. Natomiast o Noem jest powiedziane w 9 wersecie, że w wyniku tej przemiany zauważono, że pośród całego pokolenia stał się sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Zaczął chodzić z Bogiem w wyniku tego, że otrzymał zbawienie z łaski. Najpierw jest
Boże działanie. Najpierw jest opatrzenie na wpół umarłego przez dobrego Samarytanina, a potem dopiero, gdy ten Samarytanin wykona swoją pracę i opatrzy rany, naprawi złamania, to ten człowiek przez niego uratowany może wstać i albo podziękować, albo żyć życiem, które dostał od Pana Jezusa. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że tenże Nebukadnezar bardzo był komfortowo zaopatrzony. 4.1. Żył spokojnie w swoim domu i w swoim pałacu. To pokazuje nam podobieństwo do tego człowieka z Łukasza 12. Duszo, mam wiele dóbr zgromadzonych na wiele lat. Żyj i korzystaj z tych dóbr. Sobie zgromadzę różnego rodzaju dobra. I tutaj Nebukadnezar dokładnie tej samej łaski, bo Bóg daje deszcz na złych i na dobrych. Bóg daje urodzaj dla złych i dla dobrych. Dobrodziejstwa ziemi, jak czytamy w liście do Rzymian, na początku listu do Rzymian jest powiedziane, że to dobroć Boża do upamiętania prowadzi. Bóg jest dobry i tą miłością otacza. Drugi rozdział listu do Rzymian mówi wyraźnie, że bogactwo Jego, to jest czwarty werset, drugi rozdział Rzymian, bogactwo Jego dobroci, Bóg jest dobry, i cierpliwości, Bóg jest cierpliwy, i pobłażliwości, Bóg jest pobłażliwy. Dobroć Boża do upamiętania prowadzi. Tak, Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Bóg jest dobry i to jest Jego działanie z każdym człowiekiem, który żyje na tej ziemi. Na niego spadają i krople deszczu, i promienie słońca, i ogląda piękne widoki Bożego stworzenia, i może też dobrze zjeść, miło się wyspać i wiele innych błogosławieństw Bożych spada na złych i na dobrych. I tutaj było tak samo z Nebukadnezarem. Żył szczęśliwie. Miał sen. I ten sen, jak widzieliśmy, był w postaci drzewa. Tym drzewem był Nebukadnezar. Każda roślina, której nie zasadził mój ojciec, zostanie wykorzeniona, Pan Jezus powiedział. I też jest powiedziane, że jest drzewo. Co prawda tamto drzewo dotyczyło zupełnie innej sprawy, ale jeśli odniesiemy je do grzesznika, to jeżeli człowiek jest takim drzewem, to gdy widać, że ono nie przynosi chwały Bogu, tylko grzeszy, to ogrodnik mówi, że obłoży je jeszcze nawozem. Tym ogrodnikiem jest oczywiście Bóg, tymi dobrodziejstwami obkłada to drzewo. A jeśli nie przyniesie owoców, wtedy je wytniesz. Tak jest powiedziane w Ewangelii. I tak samo jest tutaj, że to drzewo zostało ścięte, ale nie do końca. Zostało zapieczętowane, ale tak, że może wypuścić pędy. I czasami tak jest, że nawet takie drzewa są dwa razy wykorzenione, bo o tym wspomina, o ile dobrze pamiętam, Juda, że ci bezbożnicy, o których on tam mówił, to były drzewa dwakroć wykorzenione. Ja się nie znam na ogrodnictwie,
ale kiedyś czytałem w pewnym komentarzu i było to podane jako taka technika ogrodnicza, że drzewo jak nie wydaje owoców, to się podkopuje i ucina korzeń idący najdalej do ziemi. Nie wiem. Obrazowo oczywiście to brzmi bardzo wymownie, bo to znaczy, że ucięte byłoby to, co najmocniej ciągnie człowieka do ziemi. I oczywiście ma to wtedy wielki walor taki obrazowy. I że to drzewo aż dwa razy było tak przycinane od spodu, żeby ten korzeń, który ciągnie do ziemi, został wycięty. I dalej mimo to były te drzewa tam bezowocne. Ale tutaj widzimy, że Nebukadnezar wyciągnął lekcję. To znaczy uwierzył Bogu i poddał się. 24 werset pokazuje nam pewną ważną rzecz. Dlatego królu, niech ci się spodoba moja rada. Zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi. Może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. To powiedział Daniel do tego króla. I oczywiście tutaj chodzi o szczęście ziemskie. I oczywiście tutaj chodzi o zmazanie tych negatywnych konsekwencji, tych złych rzeczy, które wykonał na ziemi, aby właśnie wydać owoc upamiętania. Bo upamiętanie ma zarówno wymiar ziemski, jak i wymiar niebiański. Ta kwestia dotycząca uporządkowania spraw na ziemi dotyczy tego, że człowiek, jeśli spełnia sprawiedliwość zakonu, sprawiedliwość prawa, to przedłuża swoje dni na ziemi. Jest o tym powiedziane, że jeśli kto wypełni zakon, przezeń żyć będzie. I faktycznie jest tak, że gdyby ten Nebukadnezar tak zrobił, jak tutaj 24 werset mówi, to nie wydarzyłoby się to, co później, że 7 lat był jak zwierzę. Po prostu zostałoby to potraktowane w ten sposób, że nie musi przechodzić przez to doświadczenie. Natomiast nie skorzystał z tej rady i szedł w zaparte. Mało tego, to pokazuje, że miłosierdzie poprzedza sąd. Boże miłosierdzie zostało mu ogłoszone na cały rok wcześniej. Dopiero rok później doszło do realizacji ścięcia tego drzewa. Nie do końca, nie wykorzenione zostało. Zostało wycięte, ucięte. W tym obrazie oznacza to, że po to zostało zapieczętowane, żeby 7 wieków nad nim przeszło. Nie wiemy, ile czasu przeszło, choć 7 wskazuje na pewną doskonałość i może sugerować też, że ten okres takiego upodlenia trwał kilka lat. Być może 7. Faktycznie trafiłem kiedyś na artykuł, który mówił, że Nebukadnezara nie było wśród rządzących Babilonem przez około 7 lat. Że po prostu zwyczajnie potraktowano, że dostał do głowy i zastępowali go właśnie przedstawiciele, a po 7 latach z powrotem wrócił. Ile jest w tym przekazie historycznym faktów, a ile jest tylko poszlak, to tego oczywiście nie wiemy, gdyż jest to dosyć słabo udokumentowany poza Biblią kawałek historii ludzkiej, gdyż Biblia jako dokument historyczny jest tutaj pierwszorzędnym źródłem i niestety nie podaje nam, albo stety, bo Słowo Boże jest doskonałe, jeśli nie podaje, to jakiś powód jest i nie podaje nam wprost, że to miało być 7 lat. A po upływie dni ja, Nebukadnezar, to mówi 31 werset, a po upływie dni ja, Nebukadnezar, podniosłem oczy ku niebu. Tak więc, jeżeli mamy jakąś radę,
to właśnie taką jak tutaj. Zwróć na Pana swój wzrok. W Izajasza jest powiedziane: na mnie spójrzcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione. I to jest rzecz, którą już odkrył Abraham. Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Jeśli weźmiemy życiorys Abrahama, to widzimy tą łaskę w jego życiu jako wierzącego, także mocno działającą. Bo Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. O tym mówi nam między innymi list do Rzymian, 4 rozdział. 3. Przeczytam od 3 rozdziału 28 wersetu. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę niezależnie od uczynków prawa. Czy Bóg jest Bogiem Żydów, czy nie pogan także? Tak jest i pogan. Abraham był poganinem, dlatego ten przykład jest tutaj i pogan. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Abraham był w momencie uwierzenia nieobrzezany. Dopiero później został obrzezany jako znak. I 31. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. I tak by było, gdyby właśnie 24 werset Daniela, 4 rozdział był zrealizowany. Wtedy Nebukadnezar faktycznie by mógł sobie dalej w spokoju żyć. Dostałby zapłatę za to, że jego działanie stało się sprawiedliwe. Tak, bo tutaj widzieliśmy: niech ci się spodoba moja rada, zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi. Może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. Dostałby jako zapłatę trwałość swojego szczęścia jako władca. I tutaj widzimy, że kto nie spełnia uczynków, 5 werset w Rzymian, 4 rozdział, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. I właśnie to jest przykład, który tutaj Pismo podaje jako Abrahama. Jeśli ktoś studiował życiorys Abrahama z pierwszej księgi Mojżeszowej, to może zauważyć, że najpierw Abraham uwierzył Bogu, stał się wtedy sprawiedliwy, ale potem jego życiorys nie był idealny. Jego życiorys zaznaczony jest między innymi takimi punktami, których nie ma jak naśladować. Po 40 latach złożył co prawda Izaaka w ofierze. Znowu jest to uczynek, którego się za bardzo naśladować nie da, bo pomoc społeczna w Polsce by od razu wkroczyła do działania, gdybyśmy chcieli taki uczynek Abrahama wprowadzić w życie, nie mówiąc już o tym, że to byłoby zupełnie niedorzeczne w naszym przypadku. Więc co się stało w życiorysie Abrahama po drodze? Mamy zapisane wiele faktów, ale niektóre są druzgocące. Poszedł do Egiptu, wziął tam Lota. W wyniku tego Lot na pewno nie skorzystał na tej wizycie w Egipcie. Wiemy, że swoją żonę przedstawiał jako siostrę. W wyniku tego ta żona trafiła do domu obcego mężczyzny, który jeszcze wyświadczał dobrodziejstwa Abrahamowi w zamian za tą
właśnie siostrę Abrahama, a w rzeczywistości żonę. Nie jest to coś, co da się naśladować. Wiemy, że mając żonę, spłodził syna z innej kobiety, Hagar, co ma swoje konsekwencje na długie lata. Także list do Galacjan pokazuje to wręcz jako zjawisko wyjątkowo negatywne także i dla nas. I także wiemy, że syn Abrahama, Izaak, też swoją żonę przedstawiał jako siostrę. I to jest bardzo ciekawe, skąd się tego nauczył. Wszystkie podejrzenia padają na Abrahama. W wyniku awantury ze swoim krewnym rozdzielił się z nim zamiast utrzymać jedność. I Lot został członkiem Rady Miasta, członkiem bramy strefy niewolnej od LGBT, tylko strefy LGBT, dzisiaj byśmy tak powiedzieli. Także gdyby Piotr, apostoł, nie powiedział o Locie, że jest to sprawiedliwy, zbawiony z łaski, to byśmy nigdy z tego owocu działania 40 lat sprawiedliwego Abrahama nie wyciągnęli zbyt daleko idących wniosków. Choć oczywiście są też światełka. Na przykład spotkał się z Melchizedekiem, królem pokoju. Pan Jezus wyszedł na spotkanie Abrahamowi. Więc od strony Bożej cały czas było działanie w życiu Abrahama. Bóg wraz z dwoma towarzyszami przyszedł do jego namiotu i skorzystał z jego gościny. Bóg cały czas swojej dobroci kolejne razy po uwierzeniu Abrahama okazywał mu różnego rodzaju dobrodziejstwa. Natomiast odpowiedź Abrahama przyszła dopiero później, dużo później. I to jest właśnie przykład kolejny na to, że łaska Boża jest ponad nasze ludzkie słabości. I kolejnym przykładem możemy wziąć pod uwagę z Nowego Testamentu dwóch ludzi, Judasza i Piotra. Mówimy o apostołach. Znowu, jeden z nich, Piotr, zbawiony z łaski. Drugi z nich, człowiek od początku do końca niewierzący, o czym 13 rozdział Ewangelii Jana mówi bardzo dobitnie. I jeżeli teraz porównamy ich życie, to od strony Bożej od razu było wiadomo, kto wyda Pana Jezusa. Pan Jezus od początku wiedział, kto go wyda. Natomiast jeśli popatrzymy na to od strony tego, co widzą ludzkie oczy, to Piotr i Judasz przez 3,5 roku chodzili z Panem Jezusem. I pozostałych 10 uczniów również chodziło z Panem Jezusem. I oni uzdrawiali, głosili Ewangelię, robili wiele dobrych rzeczy. Wiemy, że uczniowie uważali, że Judasz troszczy się o ubogich. Bo jest taki motyw, gdzie wszyscy myśleli, że Judasz pewne rzeczy robi ze względu na troskę o ubogich. I także wiemy, że gdy padło takie pytanie, chyba nie ja, w odpowiedzi na zapowiedź Pana Jezusa, jeden z was mnie wyda. W tym gronie było 12 uczniów. Jeden z nich to był Piotr, drugi z nich to był Judasz i 10 pozostałych. I Pan Jezus
pośrodku. I Pan Jezus mówi: jeden z was mnie wyda. I jest powiedziane, że uczniowie nie wiedzieli, który. Każdy z nich mówił: chyba nie ja, Panie. Czyli innych 11 oceniał nie gorzej niż samego siebie. To jest bardzo ciekawe, bo każdy z nas wszystkich dookoła ocenia zazwyczaj gorzej niż samego siebie. A w tym gronie każdy z nich prędzej siebie by podejrzewał niż Judasza. Więc od strony ludzkiej przez te 3,5 roku człowiek całkowicie niezbawiony, nienarodzony na nowo, wróg Boży, szatan między synami Bożymi, wyglądał jak Syn Boży. I to jest bardzo właśnie znamienne, że uczynki mają wpływ na to, jak oceniani jesteśmy na ziemi. Ten 24 werset z 4 rozdziału Daniela pokazuje, że szczęście będzie trwałe dla tych, którzy właśnie na ziemi sobie porządkują rzeczy zgodnie z regułami Bożymi. Ale jeśli chodzi o kwestię wieczności, to ważna jest wiara serca, wiara umysłu, wiara we właściwą osobę, wiara w Boga. Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu, niezależnie od uczynków. Całkowicie niezależnie. Gdybyśmy mieli brać pod uwagę koniec życia, to oczywiście Judasz sprzedał Pana Jezusa. No ale w tym zestawieniu Piotr wygląda aż do momentu, kiedy się nawrócił, nie lepiej, bo on aż 3 razy zaparł się Pana Jezusa. Od strony ludzkiej Judasz doniósł na wroga publicznego. Tu od razu przypomina nam się przykład Rahab, która dokładnie odwrotnie zrobiła. Czyli zdradziła swojego króla, okłamała na temat tego, czy są u niej zwiadowcy i wypuściła ich bezpiecznie. Czyli od strony ludzkiej, gdybyśmy popatrzyli na Rahab, zdrada stanu, zdrada kraju, a Judasz dostał jeszcze wynagrodzenie od tych, którzy byli przedstawicielami prawa w tej ziemi. Dostał nagrodę. Więc musimy mieć świadomość tego, że po pierwsze, jeśli chodzi o posłuszeństwo Panu Jezusowi Chrystusowi, to dziełem Bożym jest wierzyć w tego, którego On posłał. Czyli uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Gdy strażnik więzienny zapytał apostołów: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony, to usłyszał: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Potem głosili Ewangelię jemu i jego domowi i jego domownicy także uwierzyli i byli zbawieni. Czyli to proroctwo: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom, spełniło się jeszcze tego samego dnia. 16 rozdział Dziejów Apostolskich nam to mówi. Natomiast jeśli chodzi o relacje z tym porządkiem tu na ziemi, to widzimy Daniela, który był doskonale posłuszny królowi Nebukadnezarowi do granic bałwochwalstwa. Nie pokłonił się posągowi, który tenże król przyrządził i kazał każdemu się kłaniać. Rahab, nierządnica, była wobec ludzkiego prawa
no nie mamy dużo informacji. Mamy tylko informację, że zdradziła króla i okłamała przedstawicieli władzy. Nie wiemy o innych aspektach z jej życia. Wiemy, że Biblia nie nazywa jej nigdzie byłą nierządnicą. Nazywa ją do końca nierządnicą. I to też jest ciekawe. I widzimy kolejny przykład właśnie tutaj tego Nebukadnezara. Jednego z największych zbrodniarzy, jakich ta ziemia nosiła na ziemi. Jeśli chodzi o polityków, który wywracał całe ziemię, mordując w najbardziej okrutny sposób jej mieszkańców, doprowadzając do śmierci głodowej ogromnej ilości ludzi. Od tej strony politycznej człowiek sukcesu, ale ten sukces został złamany, widzieliśmy, bo nie było to sprawiedliwe królestwo. Przyszedł czas, że zostało ścięte na 7 lat, został oddzielony od sprawowania władzy, o 7 wieków, przepraszam, nie jest powiedziane lat. I widzimy, że przynajmniej mamy jednego brata w niebie więcej. Uwierzył Bogu. Został usprawiedliwiony, tak jak Abraham. Niezależnie od uczynków. Jest wyraźnie powiedziane w wielu miejscach tej księgi Daniela, że właśnie Nebukadnezar stał się jednym z wierzących. I w dniu, kiedy Pan Jezus przyjdzie na powietrze zabrać Kościół ze sobą, ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną pierwej, ale również wiemy, że w gronie tym staną święci Starego Testamentu, do których zalicza się brat Nebukadnezar. I to jest łaska. Więc jeśli ktoś kiedyś cię spyta, czy Hitler lub Stalin, lub ktoś podobny, Pol Pot, czy inny zbrodniarz, gdyby się nawrócił w ostatniej chwili, to czy byłby zbawiony, to możesz z czystym sumieniem powiedzieć: znam życiorys kogoś, kto jest dużo gorszy niż wszyscy ci, których wymieniłeś. Nawrócił się i jest w niebie. Nazywa się Nebukadnezar, czyli świadek Bożej łaski. Zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków, na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś uczy inaczej, to list do Galacjan mówi: niech będzie przeklęty. Łaską zbawieni jesteście, łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Łaską zbawieni jesteście, łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynku, aby się kto nie chlubił. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy, oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Łaską zbawieni jesteście, łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Łaską zbawieni jesteście, łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jeśli wyznajemy grzech